Kochani, wiele, wiele lat temu naukowcy znaleźli u człowieka gen alkoholu, a właściwie gen alkoholizmu. Człowiek, a szczególnie Polak, jest genetycznie uzależniony od alkoholu, ponieważ na to są najlepsze dowody, polegające na tym, że jak rodzice pili, to dziadkowie pili i my też nie będziemy wydawać za komisz. Kochani, jestem przekonany, że nauka niedługo udowodni, że ten, który to wymyślił, też pił i wyciągnął wniosek, jak prawdziwy radziecki naukowiec, który pije. Czemu? Bo nie wziął pod uwagę, że wiele naszych cech to my przejmujemy od naszych przodków, nie w genach, tylko od najmłodszych lat uczymy się powiedzenia na zdrowie. Kochani, dlatego informuję was, że jeżeli wierzycie w genetykę, to chcę was poinformować, że naukowcy udowodnili, że DNA, czyli to, co posiada komórka, jest jej zupełnie niepotrzebne do życia. Komórka sobie bardzo dobrze żyje bez DNA. Ona się tylko rozmnażać nie potrafi, ale żyć, funkcjonować całkiem, całkiem. Ona potrzebuje genetyki tylko do rozmnażania. Natomiast to, czego się nauczyła, to ona to potrafi. Kochani, i chcę wam powiedzieć, że jeżeli ktoś pragnie udowodnić, że alkohol jest w genach, to niech się stuknie w głowę, podobnie z paleniem, podobnie z kłopotą. Ona jest wyuczalna od najmłodszych lat. Tak samo jak przekonania dostajemy to od rodziców. Wystarczy